Kolejne spotkanie z papieżem Janem Pawłem II poświęcone będzie przedstawieniu jego osoby jako człowieka wielu pasji. Przyglądając się niezwykle bogatej osobowości Jana Pawła II, musimy cofnąć się do czasów jego młodości, kiedy to kształtują się, by później trwać całe dorosłe życie, zainteresowania i pasje. Niewątpliwie pierwszym i fundamentalnym zainteresowaniem młodego Karola Wojtyły była nauka. Dzięki wyjątkowym zdolnościom, ale także dzięki pracowitości i wytrwałej systematyczności był najlepszym uczniem w gimnazjum imienia Marcina Wadowity w Wadowicach. Po celująco zdanej maturze rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, lecz wybuch wojny uniemożliwił naukę. Studia teologiczne rozpoczął w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Krakowie w 1942 roku, a działo się to w konspiracji, gdyż Niemcy zamknęli wszystkie uniwersytety i szkoły wyższe w całej Polsce. Po obronieniu tytułu magistra na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień doktora, ukończywszy studia w Rzymie na papieskim Międzynarodowym Ateneum Angelicum. Podejmując pracę duszpasterską w wyznaczonych parafiach, jednocześnie wykładał w seminariach duchownych diecezji krakowskiej, katowickiej i częstochowskiej. Był także wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracował tam na Wydziale Filozofii, a jego wykłady obejmowały teologię moralną i historię filozofii. Jan Paweł II był człowiekiem nauki i stąd darzył ogromnym szacunkiem wszystkich ludzi nauki i kultury. Zauważyć należy, że zapraszał do Watykanu ludzi nauki z całego świata, niezależnie od wyznawanych poglądów politycznych, ale najwyższej klasy specjalistów z danej dziedziny. Z lat szkolnych i studenckich pochodzi inna pasja – poezja i teatr. Pierwsze wiersze Karola Wojtyły, choć nie zachowały się, powstały jeszcze w gimnazjum. Możemy zapoznać się tylko z tomem wierszy Psałterz Księga Słowiańska, cyklem 17 sonetów czy pieśnią o Bogu Ukrytym, jednym z najwcześniejszych wierszy Karola Wojtyły z okresu seminaryjnego. W tym czasie powstały również poematy Stanisław, Myśląc Ojczyzna. Obok wierszy i poematów Karol Wojtyła pisał również dramaty. Na pewno słyszeliście o takich tytułach jak Przed sklepem jubilera, Hiob, Brat naszego Boga. Przyszły papież swoje utwory podpisywał pod pseudonimami. Do tych pseudonimów należały takie nazwiska jak Andrzej Jawień, Stanisław Gruda, Piotr Jasień. Jako literat preferował dwie formy – poezję i dramat. Niemniej jednak powstały też w okresie papiestwa autobiograficzne książki. To jest Dar i tajemnica, książka o powołaniu, a także Wstańcie, chodźmy, jako kontynuacja tej książki pierwszej. Ostatnią książką, jaką napisał, była to książka Pamięć i tożsamość, a w roku 2003 ukazał się pewno wszystkim znany Tryptyk rzymski. Jako poecie bliscy byli romantycy. Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, a także wielki artysta młodopolski Stanisław Wyspiański. Jak zauważy ksiądz Jan Machniak, twórczość Karola Wojtyły odzwierciedla jego duchowe, wewnętrzne dojrzewanie. To w poezji można odnaleźć klucz do zrozumienia papieża, jego aktywności kapłańskiej i papieskiej. W zasadzie rok wyboru na stolicę Piotrową, czyli 1978, kończy fascynację poezją i dramatem. Jan Paweł II powie po latach. Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić. Obawiam się,
że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku. Przyglądając się Janowi Pawłowi II jako poecie i dramaturgowi, nie można pominąć ważnego wątku w jego zainteresowaniach, jakim było aktorstwo. I znów praca w kółku teatralnym w szkole w Wadowicach, a następnie w Teatrze Rapsodycznym założonym i kierowanym przez Mieczysława Kotlarczyka. Teatr ten działał w konspiracji, wszak są to lata II wojny światowej. I za pracę w przedstawieniach o charakterze patriotycznym i narodowym groziła kara śmierci. A sztuki wystawiane były na wskroś patriotyczne. Na przykład Król Duch, Beniowski, Samuel Zborowski, czy też montaże poetyckie Godzina Norwida, Godzina Wyspiańskiego. Musimy zapamiętać, że Karol Wojtyła chciał zostać aktorem, lecz zrezygnował z aktorstwa na rzecz studiów teologicznych w seminarium duchownym. Niewątpliwie największą pasją Jana Pawła II były góry. Mówił: wobec piękna gór czuję, że on jest. I wtedy zaczynam się modlić. To w górach przyszły papież szukał ukojenia, ciszy do modlitwy i do medytacji. Piesze wędrówki po górach były ulubioną aktywnością sportową Karola Wojtyły, a później Jana Pawła II. W latach młodzieńczych najczęściej odwiedzanym szczytem była Jaworzyna, która od 2004 roku nosi nazwę Gronia Jana Pawła II. To stąd, z Polany Wierchowej, roztaczał się rozległy widok na Tatry, Babią Górę i wzniesienia otaczające Kalwarię Zebrzydowską i Wadowice. Mówił: ilekroć mam możliwość udać się w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego świata. Dziękuję Mu za Jego własne piękno, którego wszechświat jest odblaskiem, zdolnym zachwycić wrażliwe umysły i pobudzić je do uwielbiania Bożej wielkości. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór. Do ulubionych należały wędrówki po Tatrach, Pieninach, Beskidach, Gorcach i Bieszczadach. Dla upamiętnienia tych górskich wypraw Fundacja Szlaki Papieskie opracowała trasy pieszych wędrówek Jana Pawła II, mapy, szlaki, informacje, które zostały wydane książkowo w utworze pod tytułem Pilnujcie mi tych szlaków. Ponadto w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Chochołowskiej, w kierunku Doliny Jarząbczej, powstał na żółto oznaczony Szlak Papieski. Poza polskimi górami ukochał także Alpy i Dolomity, a gdy osłabły już siły papieża i nie mógł, jak w latach wcześniejszych, wędrować po górach, podpierając się na lasce, z różańcem w ręku, przechadzał się po górskich dolinkach w Dolomitach. Kolejną umiłowaną pasją Karola Wojtyły był sport. Mówił: sport to nie tylko radość życia i zabawa, ale także nauka pokojowego współistnienia, otwarcie na inne kultury, sposób nawiązywania kontaktów między narodami. Otrzymał również przydomek, jak jeden z wielu, że jest papieżem sportowców. I znów musimy wrócić do lat szkolnych. Młody Karol najchętniej z kolegami grał w piłkę nożną. Był bramkarzem. I czasem, dla podkreślenia jego umiejętności, nazywano go Martyną na cześć znakomitego bramkarza Henryka Martyny. Jako młody biskup kibicował krakowskiemu klubowi sportowemu Krakowia, a jako pierwszy papież kibicował zawodnikom na stadionie olimpijskim w Rzymie. Był też honorowym członkiem klubu FC Barcelona i Realu Madryt, a co roku otrzymywał od nich karnety sezonowe na mecze obydwu tych klubów
oznaczone numerem 1. Zatem piłka nożna. Piłka nożna, którą się żywo interesował, ale oprócz piłki nożnej także interesował się innymi dziedzinami sportu. I tak na przykład na audiencji zespołu Ferrari papież powiedział: Wasza obecność stanowi dla mnie okazję do przypomnienia o tym, jak ważny jest sport w dzisiejszym społeczeństwie. Kościół uważa aktywność sportową za ważny instrument wychowawczy, zwłaszcza dla młodych pokoleń. Do ulubionych dyscyplin sportowych uprawianych przez Karola Wojtyłę należą spływy kajakowe w okresie letnim i narciarstwo zimą. Latem z grupą studentów organizował spływy kajakowe rzeką Różycą, Słupią, Brdą i Wdą. Dzisiaj to szlak Jana Pawła II na Pojezierzu Drawskim. Później żartował, że zamienił kajak na Łódź Piotrową. Okres zimowy to ulubione szosowanie na nartach, a musimy pamiętać, że narciarzem był wyśmienitym. Na narty przyjeżdżał w Tatry, a później jako papież w Dolomity. W ciemnym, skromnym stroju nie odróżniał się od innych narciarzy, za wyjątkiem doskonałej techniki i umiejętności narciarskich. Jan Paweł II promował szeroko rozumiane uprawianie sportu. Mówił: Sport jest zdolny przekazywać bardzo głębokie wartości językiem powszechnie zrozumiałym. Może być nośnikiem wzniosłych ideałów humanistycznych i duchowych. A jeśli jest praktykowany w duchu pełnego poszanowania reguł, to rozwija tężyznę fizyczną i kształtuje charakter. Reasumując, Jan Paweł II to człowiek wielu pasji. Możemy śmiało powiedzieć, że był papieżem o niezwykle bogatej osobowości i wielorakich zainteresowaniach. Nauka, poezja, teatr, aktorstwo, góry, kajaki, narty. Ale nade wszystko był człowiekiem Boga. Spróbujmy, wpatrując się w tę niezwykłą postać świętego Jana Pawła II, chociaż w jakiejś części naśladować go w pracy nad rozwijaniem swoich własnych pasji i zainteresowań.